Siemanko YouTube, z tej strony Cezary Dymkowski. Witam Was znowu wraz z Julią. Hej. Znowu odcinek Mięśnie Tabu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dźwigaczu łopatki i mięśniu czworobocznym grzbietu. I a propos tego pozytywnego odbioru, mam dla Was wyzwanie. Osoba, która pod tym filmem zgarnie najwięcej łapek w górę, otrzyma ode mnie e-booka Fundamenty Ruchu. Dodawajcie komentarze, a w piątek na swoim Instagramie podam zwycięzcę. Tematem dzisiejszego odcinka są trzy mięśnie. Po lewej narysowaliśmy dźwigacz łopatki oraz mięsień równoległoboczny. Po prawej dolną część mięśnia czworobocznego grzbietu. Wszystkie te mięśnie rozprzestrzeniają się pomiędzy kręgosłupem a łopatką. I w niektórych ruchach pełnią te same funkcje, zaś w innych totalnie odwrotne. Zarówno mięsień dźwigacz łopatki wraz z równoległobocznym oraz mięsień czworoboczny wykonują retrakcję łopatek i rozciągać się będą w momencie, kiedy łopatki będą przemieszczać się ku protrakcji. Natomiast mięsień dźwigacz łopatki wraz z mięśniem równoległobocznym będzie przyciągał łopatkę do kręgosłupa i jednocześnie ją unosił ku elewacji, a dolna część mięśnia czworobocznego grzbietu będzie raczej łopatkę przemieszczać w dół. Te dwa mięśnie przeciwnie będą ustawiać łopatkę również w ruchach rotacyjnych łopatki. Na przykład mięsień dźwigacz łopatki wraz z równoległobocznym będą wykonywać ruch rotacji dolnej łopatki, co oczywiście sprzyja jej odstawaniu. Natomiast mięsień czworoboczny, jego część dolna, będzie wykonywał ruch rotacji górnej, czyli przesuwał dolną część łopatki pod pachę. Co jest jednoznaczne z przyklejaniem łopatki do tylnej części klatki piersiowej. Z uwagi na to, że mięśnie te w niektórych ruchach są względem siebie antagonistami, to powinniśmy zachowywać pomiędzy nimi odpowiedni balans strukturalny. Oznacza to, że zarówno czworoboczny grzbietu i dźwigacz łopatki powinny być w podobnym napięciu, co dolna część mięśnia czworobocznego grzbietu. Niestety, z uwagi na aktualny siedzący tryb życia, częste wysuwanie głowy ku przodowi oraz złe wzorce oddechowe, bywa tak, że bardziej aktywne są mięśnie, które podnoszą nasz bark do góry, niż mięśnie, które nam ten bark opuszczają. Mięsień dźwigacz łopatki zazwyczaj jest zbyt spięty, zbyt aktywny, a dolna część mięśnia czworobocznego grzbietu jest totalnie wyłączona i większość osób, szczególnie na początku, nie potrafi tym mięśniem zapracować. Bardzo ważna informacja, dwa szkolenia. Pierwsze, 25 lipca. Kalistenika dla trenerów personalnych i instruktorów zajęć grupowych. I drugie, przygotowanie motoryczne w Polsport 7 sierpnia. Wchodźcie w linki w opisie, zapoznawajcie się z ofertą i mam nadzieję, że do zobaczenia na którymś ze szkoleń. To, jakie macie tendencje, czy macie bardziej napięte te mięśnie, czy te mięśnie, możecie w bardzo prosty sposób sobie zdiagnozować. Wystarczy, że zwrócicie uwagę na technikę wykonywania prostych ćwiczeń, na przykład pompek lub podciągnięć. Jeżeli w trakcie podciągania na drążku wasza łopatka unosi się w stronę ucha, to znaczy, że do stabilizacji obręczy barkowej bardziej używacie mięśnia dźwigacza łopatki oraz mięśnia równoległobocznego. Natomiast jeśli w trakcie podciągnięć stabilnie utrzymujecie łopatkę w retrakcji, to wtedy znaczy, że tutaj, w mięśniu czworobocznym, jest odpowiednie napięcie. Rzadko bywa tak, że jest ono za duże, bo tak jak powiedziałem wcześniej, tendencja jest taka, że więcej napięcia kumuluje się bardziej w obrębie szyi. To samo w przypadku pompki. Jeżeli opuszczając wasze ciało, zauważycie, że barki wędrują do głowy, no to znowu mięsień dolny czworoboczny słabo działa. Jeżeli natomiast w trakcie pompki stabilnie utrzymujecie łopatki ku depresji, w kierunku w stronę miednicy, to znaczy, że wasz mięsień czworoboczny działa w poprawny sposób. Te nadmierne napięcie tych mięśni, dźwigacza łopatki równoległobocznego, one może sprzyjać łopatce odstającej, one może sprzyjać kumulowaniu się napięcia w obrębie szyi, może z biegiem czasu prowadzić to do jakichś dolegliwości na barku i generalnie nie jest to korzystna dla nas tendencja. Jak więc sobie z nią radzić? Jeśli zauważycie, że to tutaj kumuluje wam się napięcie, a nie tutaj, to prosta sprawa. Tutaj musicie rozluźnić,
a tutaj musicie wzmocnić. Mięsień równoległoboczny i dźwigacz łopatki najłatwiej rozluźnić klasycznie piłeczką. Układacie ją sobie właśnie w obrębie tego mięśnia, szukacie punktów spustowych bolesnych i wtedy stopniowo rozluźniacie sobie te tkanki. Natomiast aktywacja mięśnia czworobocznego grzbietu, szczególnie dolnej jego części, może się odbywać przy użyciu ćwiczenia, jakim jest V-Rise. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie dać suba na kanale. Niestety na najbliższe 2 miesiące nie będą pojawiać się filmy z Julu, ponieważ jedzie ona na wakacje, ale jak wróci, to myślę, że wrócimy do Was z takim fajnym, merytorycznym contentem. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!